Faryzejczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my, faryzeusze, dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie puszczą? Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się spuścić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie. Yeah.
i pełnię dzieciństwa Bożego. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Amen.
Thank you.
Cię trzymały deszcz mój przed.
Na początku Wielkiego Postu jesteśmy wezwani przez pasterzy Kościoła w Polsce do modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Biskupi proszą, aby szczera modlitwa ofiarowana w tej intencji, wyrzeczenia oraz pokuta oraz hojna ją można udzielana Bogiem, otwierała nasze serca na ducha autentycznego nawrócenia, byśmy walczyli z wszelkimi nadużyciami we wszystkich środowiskach, szczególnie zaś we wspólnotach kościelnych, w których dzieci żyją i wzrastają. Módlmy się. Panie Jezu, cierpiący Zbawicielu, przyjmij naszą pokorną modlitwę, której chcemy Cię przepraszać za grzechy, wynagradzać za rany zadane Twemu kochającemu sercu i prosić o siły, aby zło dobrem zwyciężać. Thank you.
otoczony swej żałobitością wiary przez tych, którym najdroższe i najświętsze jest imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie ten krzyż, czynny, jedyny, czcimy jako narzędzie zbawczej miłości Boga. Nic jednak nie może usprawiedliwiać obciążenia krzyżem tak Jezusa i jakiegokolwiek z ludzi, siostrę, brata, dziecko. To straszne, gdy złoto zboże Boże ramiona, rani serca, niszczy zaufanie i zamienia w koszmar dopiero co schodzące w życie. Módlmy się, Panie Jezu, sławiający się odczynieniem krzyża nie tylko na drodze prowadzącej na wzgórze Golgoty, ale również w tych obciążonych bólem najbliższych siostrach i braciach, ulituj się nad nami. Zjednoczyć się sercem przeszytym mieczem boleści,
które na drodze krzyżowej powtarza: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ona również mówi do nas: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Obecność Maryi przy Jezusie uczy macierzyńskiej wierności i odwagi. Maryja cierpi z powodu ran zadanych jej synowi, a także krzywd zadawanych jej dzieciom. Kościół zaś, który jest matką, nie może milczeć. Przeciwnie, winien rozpoznać i wspólem i wstydem potępić te potworności uchronione przez osoby konsekrowane, duchowne, a także przez tych wszystkich, którzy mieli misję czuwania oraz grzechy innych osób. Módlmy się. Panie Jezu, odczuwający Bóg, który przeszywał serce Twojej Najświętszej Matki i współcierpiący wszystkimi matkami i ojcami, których dzieci zostały poniżone i wykorzystane, ulituj się nad nami. Thank you.
przymuszać właśnie kobiety o współczującym sercu, która rozumiała haniebność rozwojącego się zła. Ona nie zgodziła się na obojętność, nie chciała uznać, że można się nie zaangażować, pozostać z boku, zająć się sobą i swoimi sprawami, a najlepiej nie widzieć, nie słyszeć, nie reagować. Weronika jest jak wyrzut sumienia w obliczu braku odpowiedniej reakcji i odważnego działania, deficytu współczucia i skutecznej pomocy wobec zadanej bliźniemu krzywdy. Niechby się stała wzorem dla wszystkich, do których docierają zgłoszenia o wykorzystaniu seksualnym, szczególnie małoletnich, przez dorosłych, tym przez osoby duchowne. Niechby na jej odwadze, determinacji i gorliwości wzorowali się ci, którzy mogą i powinni pomóc ofiarom nadużyć otrzymaniu wsparcia duchowego, psychologicznego i prawnego. Módlmy się. Panie Jezu, przyjmij dar serca kochającej Weroniki i wspierający wszystkich, którzy z troską niosą pomoc osobom pokrzywdzonym, ulituj się nad nami. Thank you.
syncki podpiwie delikatnych i wrażliwych serc, wzywa do szczerej refleksji nad życiem, do żalu i lęki, lęku z powodu wszechobecnego zła. Trzeba mieć odwagę, że słowa zbawionego mistrza usłyszą gorące wezwanie dla Czesi, których grzechy tak bardzo ranią i zawstydzają święty lud Boży. One powodują płacz Kościoła, płacz tylu matek i ojców, obolały z powodu krzywdy zadanej ich córkom i synom. Trzeba mieć nadzieję, że zrozumieją oni pouczenie Jezusa jako wołanie o ratunek, o rachunek sumienia, o uznanie swojej odpowiedzialności oraz pokorne i szczere wyznanie żalu i wejście na drogę nawrócenia. Módlmy się, Jezu wzywający do płaczu nas samo wszystkich, którzy grzeszyli i przyjmujący płacz ojców i matek, cierpiący z powodu krzywdy wyrządzony im dzieciom, ulituj się nad nami.
tym Jezusowym zranieniu obecny jest nasz ludzki ból i wszelkie cierpienie świata. Ale też każdy ludzki ból w uchaniwieniu niewinnych, w każdej zadanej drugiemu człowiekowi krzywdzie, trzeba zaznaczyć ból i upokorzenie Jezusa, które teraz rozważamy o niewiarie i zawstydzeniu. Ktokolwiek zadaje gwałt czyjejś godności, na nowo zdziera szaty z Jezusa. Kto krzywdzi i zawstydza brata czy siostrę, nie pogodzi i jego godnością pomiata. Módlmy się, Panie Jezu, który każde obrażone i zawstydzone dziecko zasłaniasz swoim zmalfetowanym ciałem, jak płaszczem miłosierdzia, ulituj się nad nami. Władzę śmierci swoją własną śmiercią. Wchodzi w otchłań umierania
ofiarę ze względu na życie, którego Witos wpływa na świat po belce krzyża wraz z wodą i krwią umierającego skazańca. Śmierć Jezusa jest wyczorana, przez to staje się źródłem niezawodnej nadziei. Uczestnicząc duchowo w zbawczej ofierze Chrystusa, jesteśmy przygotowani, by wziąć na siebie cierpienia naszych sióstr i braci zranionych na ciele i duszy. Jednocześnie wyrażamy pragnienie, aby solidarność rozumiana w swoim najgłębszym i wymagającym znaczeniu stała się naszym sposobem utworzenia historii aktualnej i przyszłej, w środowisku, w którym ofiary nadużyć wszelkiego rodzaju mogłyby stawać się mocną dłoń, chroniącą ich i uwalniającą od bólu. Módlmy się, Panie Jezu, umierający na krzyżu za nasze grzechy i uzdrawiający nas do tego, abyśmy jeden drugiego brzemiona nosili, ulituj się nad nami. Przesłanie to jest tłumione żalem i lamentacją,
jest przesłonięte bólem kobiet i uczniów. Dopiero otwarcie grobu mocą Ducha Świętego uczyni wszystko nowe. Grób przemówił, życie się objawi, zmartwychwstanie ukaże potęgę Bożej miłości. Obok koniecznego odzwierzenia z przeszłością, ze złem, które wymaga od nas pokuty i nawrócenia, przesłanie otwartego grobu ukierunkowuje uczniów Pana na przyszłość. W sytuacji rozczarowania i zgorszenia z powodu grzechów ciężkich i przestępstw, którymi sprawcami były także osoby duchowne, prosimy Pana, aby dał nam światło, siłę i odwagę, by stanowczo zwalczać zepsucie moralne i duchowe, by dał także skuteczność naszym wysiłkom w tworzeniu w Kościele środowiska otwartego i przyjaznego dzieciom i młodzieży. Módlmy się, Panie Jezu, złożony w grobie, z którego wyszedłeś jako zwycięzca i dający swemu Kościołowi moc po pokonaniu każdego zła, ulituj się nad nami. Synowi swojemu nas pojednaj.
Dzięki.